Przegraliśmy chyba z drużyną z ekstraklasy ukraińskiej i na pewno popełniliśmy spory błędów nad eliminacją Gruzji. Ciężko to ocenić wtedy pozytywnie, wynik samów za siebie. Nie szukamy żadnego sprawiedliwienia, zagraliśmy po prostu słabo i musimy go jak w najbliższych meczach te nasze błędy, które popełniliśmy dzisiaj, a było ich dużo, wyeliminować. Dla mnie bardzo korzystny, nie mówię tylko o wyniku, ale mogliśmy pograć z zespołem czołówka polskiej ligi, zawodnikami doświadczonymi, z których pamiętam Wojtka Żalińskiego, Daniela Plińskiego, no paru zawodników. I dla mnie jest etap przygotowań, ale cieszę się, bo wcześniej wygraliśmy Puchar Podkarpacia, wygraliśmy Puchar Wyszkowa w tą niedzielę i teraz jedziemy do Suwałk, gdzie gramy z Lotosem i z Politechniką. W tamtym roku ten zespół przegrywał wszystko, nawet z pierwszą ligą. W tym roku udaje mi się stworzyć ciekawy, dobry zespół, skład ten sam i chłopcy dość dobrze grają.